Poznaniu powstaje nowy wysokościowiec. Biurowiec Industrial wyrośnie na działce tuż przy rondzie Rataje. Biurowiec zbudowany zostanie na Ratajach w Poznaniu, tuż za ogromnym centrum handlowym. Dzięki oryginalnej formie i wysokości, budynek ma szansę wizualnie uporządkować przestrzeń tej części miasta. Głównymi założeniami architektów było stworzenie wielowymiarowego obiektu, którego elewacje wyróżniać się będą rzeźbiarską formą. Architekci podzielili budynek na dwie części pod względem wysokości. Niska ma 5 kondygnacji i pełni funkcję podstawy dla górnej części. Ta druga ma 10 kondygnacji i została podzielona na dwie bryły przesunięte w rzucie względem siebie. Dodatkowo 3 kondygnacje zostały przesunięte na osi podłużnej. Dzięki tym zabiegom budynek zyskał rzeźbiarską formę i zaskakuje zróżnicowaną kompozycją przestrzenną. Budowa budynku biurowego wpisuje się w miejscowy plan zagospodarowania terenu, który zakłada uzupełnienie przestrzeni o funkcję biurową, której w tej części Poznania brakuje. Jego strzelista forma sprawia, że stanowić będzie dominantę dla ronda i sąsiednich obszarów. Budynek będzie też stanowić swoiste domknięcie wysokościowe miasta, tworząc oś pomiędzy budynkiem Bałtyku a budynkami hotelowo-biurowymi kompleksu Andersia w centrum. W czerwcu teren pod inwestycje został ogrodzony, a miesiąc później w tym miejscu można było już zobaczyć maszyny budowlane. Obecnie trwają roboty ziemne pod wieżowiec i widać pierwsze ściany szczelinowe dla podziemnych kondygnacji. Inwestorem projektu jest TMT. Za projekt architektoniczny wieżowca odpowiada studio architektoniczne East Architects z Poznania. Wysokość architektoniczna budynku wyniesie około 60 metrów, w tym 55 metrów do podstawy attyki osłaniającej kondygnację techniczną. Liczyć będzie 15 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne. Strefę wspólną stanowić będzie skwer przed budynkiem. Powstaną tam miejsca do odpoczynku i spotkań przyszłych najemców i gości. Zagospodarowana zostanie część podziemna. Architekci zaplanowali tam budowę 2 podziemnych garaży. Na jednym z poziomów garaży zbudowana zostanie rowerownia z prysznicami i szatnią. Elewacja zostanie wykonana z kompozytów aluminiowych w kolorze grafitowym. Na dachach budynku zaplanowano zieleń ekstensywną. Dopełnieniem materiałowym będzie surowa blacha stalowa, która ma nadać budynkowi industrialny charakter. W takiej formie będą też wykonane wnętrza biurowca. Projekt zakłada, że w środku wykorzystane zostaną takie materiały jak beton architektoniczny, blacha stalowa czy siatka cięto-ciągniona. Całkowita powierzchnia inwestycji ma wynieść 18 764 m2. Prace nad inwestycją ruszyły na dobre. Te skupione na wyższej wieży zakończyć się mają według planów po 18 miesiącach, co oznaczałoby, że finał zobaczymy nie wcześniej jak w listopadzie 2024 roku. Budowę niższego biurowca obok zaplanowano na późniejszy termin.